Cześć, z tej strony babka od polskiego. Tak funkcjonuje na YouTubie. Jestem członkiem ekipy Ploteczek Polonistycznych. Sprawdźcie na Facebooku. I zapraszam Was do wysłuchania naszego podcastu. Pewnie byłaby dzisiaj znana, gdyby nie to, że jeden z jej wyborów życiowych do tej pory wywołuje mieszane uczucia. Urodzona 25 lipca 1876 roku, Maria Komornicka okazała się złotym dzieckiem literatury polskiej. Piekielnie zdolna i szybko zauważona. Pokierowała swoim życiem w sposób nieoczywisty i kontrowersyjny. W wieku lat 13 Maria została wysłana do Warszawy. Tam uczyła się pod okiem najlepszych nauczycieli akademickich, na przykład Piotra Chmielowskiego. Nie dało się nie zauważyć jej ogromnego talentu. Dlatego, gdy Maria miała zaledwie lat 16, dorobiła się wydania pierwszego zbioru swoich opowiadań, który nosił tytuł Szkice. Wydanie pomógł sfinalizować jej ojciec, Augustyn Komornicki. Przypominam, miała tylko 16 lat. W Warszawie początkująca pisarka nawiązała znajomości z dużo starszymi od siebie Wacławem Naukowskim i Cezarym Jelentą. Osobami, które kształtowały w tamtym okresie nurty myślowe inteligencji polskiej. Oni właśnie wpłynęli na rozwój intelektualny Marii i jej poglądy artystyczne. Jednak przyjaźń z Żydem i socjalistą, jak nazywał ich ojciec Marii, wywoływała w środowisku plotki. I oburzenie. Było to oburzające do tego stopnia, że aż Augustyn Komornicki postawił córce ultimatum. Albo wraca do rodzinnego Grabowa, albo wyjeżdża na studia do Oksfordu. Ja bym pojechała do Oksfordu. Maria też. Więc spakowała walizki i wyjechała. W podróż swojego życia, czyli na kurs przygotowawczy na studia. No i co się okazało? A okazało się, że Oksford był zupełnym rozczarowaniem. Dziewczyna pisała. To doprawdy farsa, co się tu dzieje. Żadna nie ma ognia w oczach, żadna nie ma determinacji. Rektor nadal ma prawo aresztować każdą kobietę, którą spotyka wieczorem samą na ulicy. Ten cytat pokazuje jaką sytuację miały kobiety w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii, no i jaką w Polsce, no bo jeżeli Polka jest oburzona, no to znaczy, że w Polsce było całkiem nieźle w Polsce. Komornicka, więc z Oksfordu, zwiała, uciekła. Zaniepokojony ojciec oczekiwał jej w warszawskim hotelu, niestety nigdy do niego nie dotarła. To Dlatego, że schroniła się w domu Wacława Naukowskiego. A ponieważ Wacław był od Marii starszy, o lat 25, no i był też żonaty, plotki na temat romansu z młodziutką komornicką wybuchły jak koronawirus na wiosnę 2020 roku. Niedługo potem ojciec Marii zmarł na zawał, no i rodzina oskarżyła dziewczynę, że doprowadziło do tego jej skandaliczne zachowanie. Słabe oskarżenie. Ja bym nie chciała być oskarżona o coś takiego. W 1895 roku 19-letnia Maria, 34-letni Jelenta i 44-letni Naukowski wydają forpoczty. Był to manifest programowy modernizmu. Jeszcze raz podkreślę. Maria miała lat 19. To udowadnia, jaką pozycję miała Komornicka wśród ówczesnej inteligencji. Była młoda, była kobietą. A mimo tego stanęła w ramię w ramię z dojrzałymi twórcami i uznanymi mężczyznami i mogła wygłaszać swoje poglądy. Cezary Jelenta był zachwycony komornicką. Pisał. Skąd się wziął ten genialny gnom w spódnicy? Ta żywa puszka pandory szyderstw, ironii, parodii i karykatur. Ta staroszlachecka, słowiańska boginka. Paradoksalna mieszanka buty i naiwności życiowej. Zgrzytliwości i słodyczy niewymownej. Ładnie pisał. No niestety po jakimś czasie przyjaźń Marii z Jelentą się skończyła. No i na znak takich chyba żałoby Maria ścięła włosy na zupełnie krótko, po męsku. Komornicka od początku za nic miała sobie konwenansę i w wieku 22 lat oświadczyła się niemal 10 lat starszemu od siebie Janowi Lemańskiemu. Niestety wybrany jej serca był chorobliwie zazdrosny, co skończyło się wybuchowym wydarzeniem na Krakowskich Plantach. Lemański Komornicka i jej kuzyn, który akurat oprowadzał młode małżeństwo po Krakowie, siedzieli sobie na plantach. Lemański w pewnym momencie zażądał natychmiastowego powrotu do domu. Uważał, że Maria zdradza go z kuzynem. Komornicka nie zgodziła się, i wtedy jej mąż wyciągnął rewolwer. Najpierw strzelił do niej, później strzelił do kuzyna, a później próbował nieudolnie zabić sam siebie. Uniemożliwił mu to brak kul w rewolwerze. Na szczęście nikomu się nic nie stało, to znaczy nikt nie zginął. Maria mężowi wybaczyła, a jedną z kul wydobytych ze swojego ciała kazała oprawić i nosiła jako ozdobę przy zegarku. Taka była ekscentryczna. Lemański trafił do więzienia, a tam przez kilka miesięcy odwiedzała go kochająca Maria. Codziennie przechodziła pod oknem jego celi i wrzucała mu przez nie kasztany. Była romantyczna, jak widać. Jednak to szczęście małżeńskie, to odosobnienie nie trwało długo. Jan w końcu wyszedł z więzienia i para udała się w podróż poślubną. A ta zakończyła się tym, czym dla wielu par tegoroczna izolacja, to znaczy rozstaniem, rozwodem. A rozwód, jak wiadomo, był czymś oburzającym i skandalicznym. W późniejszym okresie pisarka zaprzyjaźniła się z Zenonem Przesmyckim i pisała do chimery. Pod wpływem kolejnego męskiego, silnego autorytetu, Komornicka stała się gwiazdą poezji młodopolskiej. W tym czasie też tworzyła recenzje i tłumaczenia, które podpisywała Piotr Włazd. Pseudonim zasugerowała jej matka Anna Dunin Wąsowicz. Pseudonim przyjęła Maria na cześć Piotra Włostowica. Był on palatynem księcia Bolesława Krzywoustego, a ród Dunin Wąsowiczów, z którego wywodziła się jej matka, uznawał go za swojego protoplastę. Maria miała po latach powiedzieć matce, że kiedy pierwszy raz podpisała się jako Piotr Włas, obudziła się w niej prawdziwa tożsamość, męska. Tożsamość. W roku 1903 Maria wyjechała do Paryża. Wtedy pojawiły się też pierwsze objawy jej choroby psychicznej. Pisała do matki i pytała, czy ona też słyszy anioły o zmierzchu. Z listów przypijała niechęć do swojej kobiecości i pragnienie bycia czymś pośrednim czymś pomiędzy kobietą a mężczyzną. W tym okresie Maria bywała często w Bibliotece Polskiej w Paryżu, i tam zasłynęła z kilku incydentów. Pewnego razu na przykład padła na kolana na środku sali publicznej i zaczęła się modlić. Innym razem rozsierdził ją bibliotekarz. Była bowiem świadkiem, jak zwracał się do syna Adama Mickiewicza pan Mickiewicz. Według Komornickiej jedyne słuszne określenie powinno brzmieć Adamowy syn. Postanowiła więc Komornicka wymierzyć karę, karę straszliwą, i wylała na bibliotekarza szklankę wody. Wieści o tego typu incydentach szybko dotarły do matki Marii, wzięła swoją drugą córkę, wzięła lekarza i ruszyła na ratunek do Paryża. U Komornickiej zdiagnozowano przemęczenie i depresję, umieszczono ją w ośrodku dla nerwowo chorych pod Paryżem, a tam powracała do zdrowia i do pisania. Gdy wydawało się, że już wszystko w porządku, że komornicka jest zdrowa, poszła do dentysty i niemal siłą wymusiła na nim, aby wyrwał jej wszystkie zęby. Wszystkie. To oczywiście rozbudza wyobraźnie historyków literatury, doszukują się motywacji tak okrutnego względem siebie działania w różnych źródłach. Najpopularniejszą teorią jest ta, że Maria chciała zmienić kształt swojej szczęki, żeby upodobnić się do mężczyzny. Tak na zdrowy rozum, to ja nie wiem jak wyrwanie wszystkich zębów miałoby upodobnić się do mężczyzny, ale ja tam nie wiem. Może w tamtych czasach mężczyźni nie mieli zębów. Inni badacze twierdzą, że miała skłonności sadomasochistyczne, a jeszcze inni, że po prostu miała zepsute zęby, które ją bolały i których się wstydziła. To ostatnie wyjaśnienie wydaje mi się najrozsądniejsze. Biedna matka komornickiej znowu musiała działać. Tym razem postanowiła, że zabierze córkę do uzdrowiska Kolberg, czyli do Gołobrzegu. Wierzono bowiem, że morskie powietrze jest lekarstwem na wszystkie choroby, w tym te związane ze zdrowiem psychicznym. Kobiety udały się nad morze, tyle że podczas podróży zatrzymały się w poznańskim hotelu, a tam Maria pokrzyżowała ich plany. Wzięła wszystkie swoje stroje kobiece i spaliła. Zażądała ubrania męskiego. Okres jej kobiecości się skończył, stwierdziła i kazała zwracać się do siebie Piotr odmieniec władz. Wtedy słowo odmieniec nie miało takiego negatywnego zabarwienia jak teraz i oznaczało również odmieniony, przemieniony. Rodzina oczywiście nie miała już wątpliwości, Maria zwariowała. Od tego momentu będę mówiła nie o Marii, a o Piotrze. Piotr przez siedem kolejnych lat tułał się po zakładach psychiatrycznych. Był przekonany, że jest synem króla Polski, a więc następcą tronu. W liście do matki pisał. Żądam opuszczenia nędznego miejsca wariata w zakładzie. Mój niedorozwój płciowy nie jest powodem dręczenia mego ducha, który jest zdrowy i potrzebuje pola działania. Proszę cię więc, droga matko, nie zwlekaj z wyprowadzeniem mnie z tutejszej matni. A ja, choćbym do śmierci miał nie dowiedzieć się gruntu tej całej tajemniczości, przecie wariatem nigdy nie będę. Choćbyście spiętrzyli nade mną cały stos dowodów najautentyczniejszych. I Piotr podpisywał się... Twój syn. Wybuchła I wojna światowa i brat odmieńca zabrał go do rodzinnego Grabowa. Tam odmieniec mógł swobodnie tworzyć i przez kolejne 30 lat prowadził taki slow life. Żył na strychu, chodził do lasu, chodził do sklepu, a tam zaopatrzał się w tytoń, kawę i herbatę. Praktykował jogę i inne ćwiczenia, które miały przygotować jego ciało do latania, bo latanie było jego wielkim, wielkim marzeniem. Prosił nawet brata, żeby ten napisał do Wydziału Lotnictwa w jego sprawie. Wnuki jego brata mówiły o nim dziadzie Piotr i były przekonane, że jest mężczyzną. Nocą odmieniec pisał, i w latach 1917-27 stworzył księgę poezji idyllicznej, zadedykował ją swojej matce. Pod koniec II wojny światowej do Grabowa wkroczyły wojska radzieckie. Rodzina od mieńca musiała uciekać. Jednak on cierpiał na artretyzm, przez co nie mógł podróżować i trafił do przytułku w Izabelinie. Tam odnalazła go dawna przyjaciółka z Warszawy, Zofia Zachartowa. Wtedy nagle do życia powróciła Maria Komornicka, bo jako Maria Odmieniec pisał listy do Zofii, a także do swojej młodszej siostry. 8 marca 1949 roku w wieku 73 lat zmarł Piotr Odmieniec włast, a może umarła Maria Komornicka. Zmarły został pochowany w Sukience. Za trumną szły zakonnice i jego młodsza siostra. Przyczyn transformacji Marii upatruje się w trudnej relacji z ojcem, który określany jest mianem tyrana Podobno miał gwałtowne usposobienie i od czasu do czasu korzystał z przemocy fizycznej jako środka do ugruntowania swojej pozycji w domu, czyli po prostu bił swoje dzieci. Podejrzewa się, że na przemianę komornickiej mogło mieć wpływ również wydarzenie, które miało miejsce, gdy Maria mieszkała w Warszawie. Kilkunastoletnia wówczas dziewczyna zakochała się w swoim kuzynie, który, choć początkowo odwzajemniał jej uczucia, po jakimś czasie stwierdził, że to jednak nie to. Kto z nas tego nie przeżył, niektórzy płakali, inni pisali smutne wiersze, a Maria postanowiła, że w związku z odrzuceniem utopi się w wiśle. Po drodze nad Wisłę spotkała jednak policjantów. Oni wzięli ją za prostytutkę i zabrali na komisariat. Tam została poddana badaniu ginekologicznemu. Prawdopodobnym jest, że została wtedy zgwałcona, bo ponoć tak właśnie wyglądało takie badanie. Nie mamy na to dowodów, natomiast nie zmienia to faktu, że cała ta sytuacja była dla Marii przeżyciem traumatycznym. Zachęcam do zapoznania się z twórczością Marii Komornickiej i Piotra Odmięca Własta, bo jest to postać mało znana teraz, a przecież była to niezwykle utalentowana pisarka, pisarz później. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, jeżeli podobają Wam się takie treści, zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, babka od polskiego, a także do lajkowania fanpage'a na facebooku ploteczki polonistyczne. Do usłyszenia.